Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia. Laila Shukri. Perska czułość. Czyta Ewa Abart. Rozdział pierwszy. Nieutulony żal. Ogromny smutek znowu ścisnął serce Litki. Do luksusowego hotelu, gdzie pracowała, weszła starsza pani, która z jakiegoś ledwo uchwytnego powodu przypomniała jej niedawno zmarłą mamę. Czy było to coś w jej miękkich ruchach, czy w wyrazie życzliwości na jej twarzy, a może w jasnym, życzliwym spojrzeniu, jakim obdarzała wszystkich, którzy znaleźli się w zasięgu jej wzroku. Cokolwiek to było, sprawiło, że Litka po raz kolejny z przeszywającym bólem uświadomiła sobie, że już nigdy nie zobaczy radosnego uśmiechu witającej ją mamy. Nie poczuje zapachu pieczonego przez nią w specjalnej mieszance ziół kurczaka i smaku jego złocistej, chrupiącej skórki oraz nie rozpieści podniebienia puszystymi ptysiami, które wypełnione przepyszną, bitą śmietaną i udekorowane rozpuszczoną czekoladą nieodmiennie kojarzyły jej się z ciepłem rodzinnego domu i nieprzebraną matczyną miłością. Jej mama odeszła na zawsze, tak jak miliony ludzi w różnych zakątkach świata, których zabrała śmiertelna pandemia COVID-19. Zbliżyła się do panoramicznego okna w holu hotelu i ukradkiem otarła łzę. Patrzyła na skąpaną w deszczu ulicę, na pędzących dokądś ludzi, zabieganych, zaaferowanych ważnymi, nieważnymi sprawami, zmierzających do bliskich, dalekich, lubianych, nielubianych, z chęcią, niechęcią, na przekór. Czy mogłabyś spojrzeć na listę gości, bo... Klaudia podeszła do niej z pytaniem, ale przerwała, zobaczywszy jej smutny wyraz twarzy. Co się stało? Zapytała z troską. Nic, to znaczy dużo. Litka otarła wierzchem dłoni drugi policzek. Mama. Jej głos się załamał. Klaudia powiodła wzrokiem po skromnej, czarnej sukience, którą koleżanka nadal nosiła jako wyraz żałoby po matce. Przykro mi. Wiedziała, że śmierć matki była dla Litki ogromnym ciosem. Ja wiem, że czas. Nie dopowiedziała, leczy rany, jakby nie była do końca do tego przekonana, że życie płynie dalej, że dzieci, że Marek, że... Taka kolej rzeczy. Wymieniała powtarzane sobie w duchu dziesiątki razy frazy. Ale czy można zapomnieć? Spojrzała z bólem na Klaudię. Albo chociaż oswoić tę porażającą pustkę? Koleżanka wielokrotnie próbowała znaleźć słowa, które mogłyby przynieść odrobinę ukojenia. Twoja mama położyła dłoń na przedramieniu Litki w geście wsparcia. Na pewno nie chciałaby, żebyś pogrążała się w tak strasznej rozpaczy. Mówiłaś, że była pogodną osobą, więc bez względu na wszystko nie życzyłaby sobie aż tak wielkiego smutku na twojej twarzy. Sięgnęła po mocny argument. Tak, tak, masz rację. Litka w najcięższych chwilach przypominała sobie, że jej mama po śmierci ojca musiała sama dać sobie radę z trójką dzieci i zawsze się starała, żeby pomimo trudności w ich domu panowała przyjemna atmosfera. Zaczerpnęła głęboko powietrza i wzięła się w garść. To co z tą listą gości? Wydaje mi się, że jutro przylatuje rodzina z Zatoki Perskiej, którą ty się zazwyczaj specjalnie zajmujesz, więc sprawdź to, żebyś mogła osobiście ją przywitać i zorganizować jej atrakcyjny pobyt. Zasugerowała Klaudia, która zauważyła, że po śmierci matki, jej wcześniej wyjątkowo sumiennej i zaangażowanej w pracę koleżance, zdarzało się coś zapomnieć lub przeoczyć, a to się kończyło ostrymi napomnieniami i przykrymi uwagami ze strony ich wymagającego szefa. Tak, oczywiście. Zaraz się tym zajmę, dziękuję. Powiedziała z nutą wdzięczności w głosie. Jeśli potrzebujesz mojej pomocy, ja zawsze... Nie, dziękuję, poradzę sobie. Jej mama sobie poradziła, ona też musi. Gdyby co, wiesz, gdzie mnie szukać. Klaudia uśmiechnęła się nieznacznie i udała do swoich obowiązków. Litka wolnym krokiem zaczęła iść w kierunku gabinetu, który zajmowała jako jeden z hotelowych menadżerów. Po drodze natknęła się na szefa, który zmierzył ją niezadowolonym wzrokiem. Przyspieszyła, aby jak najszybciej zamknąć za sobą drzwi pokoju. Usiadła za biurkiem, otworzyła komputer i przejrzała listę rezerwacji. Rzeczywiście, następnego dnia przylatywała z Dubaju rodzina z 2 dzieci i służącą, która przed pandemią gościła w tym ekskluzywnym hotelu już parokrotnie. Małżeństwo zazwyczaj mieszkało w dużym apartamencie z 2 sypialniami, a dzieci ze służącą spały w 2 połączonych ze sobą wewnętrznymi drzwiami dużych pokojach, położonych na tym samym piętrze. Litka zauważyła, że tym razem rodzinie towarzyszyła starsza kobieta oraz hinduska, która zapewne była jej osobistą służącą. Sprawdziła, jak rozlokowano ważnych gości i stwierdziła, że nie dostali tego samego apartamentu, co zawsze. Poza tym starsza pani ze swoją służącą została umieszczona w pokojach o 3 piętra niżej. Co, jak przypuszczała, nie spodobało się ani jej, ani innym członkom rodziny. Litka sądziła, że mogła to być matka jednego z małżonków, która z pewnością podczas podróży chciała być blisko zarówno nich, jak i swoich wnuków. Muszę spróbować dać im ten sam apartament, który zajmowali wcześniej, ponieważ cenią go sobie za wyjątkowy widok na miasto, który się z niego roztacza, pomyślała. I ulokować całą rodzinę na jednym piętrze, bo w przeciwnym razie nie będą zadowoleni z pobytu u nas. Doskonale wiedziała, że goście z Zatoki Perskiej mają bardzo duże wymagania co do standardu świadczonych im usług, więc musiała się postarać, żeby wszystko było tak, jak tego oczekiwali. Niestety nie było to takie proste. Apartament, na którym jej zależało, aktualnie zajmował bogaty biznesmen z Chin z rodziną, który również miał u nich złotą kartę VIP-a, w związku z czym przeniesienie go nie wchodziło w rachubę. W pokojach, które znajdowały się na piętrze, gdzie miało mieszkać małżeństwo z dziećmi, rozpanoszyli się uczestnicy kilkudniowej konferencji dużej firmy międzynarodowej, więc i w tym przypadku nie była w stanie dokonać żadnych zmian. Nie mogła narażać hotelu na utratę dobrej reputacji wśród koncernów liczących się na rynku światowym. Litka ponownie przyjrzała się rezerwacjom i głęboko westchnęła. Zdała sobie sprawę z tego, że gdyby z odpowiednim wyprzedzeniem realizowała swoje obowiązki, małżeństwo z Zatoki Perskiej dostałoby swój ulubiony apartament, a cała rodzina mogłaby zostać umieszczona na jednym piętrze. Teraz było już jednak za późno, więc zostało jej tylko zastanowienie się, jak zrekompensować ważnym gościom te wszystkie niedogodności. Na początku upewniła się, czy hotelowa limuzyna pojedzie po nich na lotnisko oraz poleciła kierowcy, żeby wyjątkowo zadbał o jej czystość i ładny zapach w środku. Następnie zamówiła do ich apartamentu dodatkową, oryginalną kompozycję ze świeżych kwiatów oraz bardziej okazały kosz powitalnych owoców i większą tacę ze słodkościami. Następnie sprawdziła, kto kolejnego dnia rano sprząta pokoje rodziny, aby osobiście się pofatygować i przekazać obsłudze, żeby szczególnie postarała się o to, by wszystko lśniło nieskazitelną czystością. Ponadto poprosiła o dodatkowe ręczniki i większą liczbę luksusowych kosmetyków. Zamierzała też cały czas czuwać nad pobytem wymagającej rodziny w hotelu, żeby mieć pewność, iż wszystkie ich życzenia będą należycie spełnione. Kiedy skończyła, zerknęła na zegarek i zorientowała się, że do końca pracy zostało tylko kilkanaście minut. Za oknem ulice nadal tonęły w strugach ulewnego deszczu. A ja nawet nie mam parasolki. Zmartwiła się. W tym momencie zadzwonił jej telefon. Halo? Odebrała szybko. Cześć, strasznie pada, jadę po ciebie do pracy, powiedział Marek. Zaraz będę pod hotelem. Dziękuję, do zobaczenia. Litka po raz pierwszy tego dnia uśmiechnęła się do siebie w duchu. Marka poznała podczas wyjazdu z dziećmi na Majorkę, gdzie po wielu latach ciężkiej pracy, wyrzeczeń i oszczędzania pozwoliła sobie na zasłużony odpoczynek. Spotkali się w romantycznej scenerii klasztoru Kartuzów w Waldemozie, gdzie wcześniej schronienie znalazła jedna z najsłynniejszych par XIX wieku – Fryderyk Chopin i jego miłość życia. Francuska pisarka epoki romantyzmu George Sand. Spędzili tam wyjątkowy czas wypełniony twórczą pracą i miłością. Pani wierzy w miłość? Marek zwrócił się do Litki na przylegającym do klasztornej celi urokliwym tarasie, a jego nieoczekiwane pytanie spłynęło w dół majorkańskiej doliny jak marzycielski nokturn Chopina. Teraz przypomniała sobie tamtą chwilę oraz słowa Georges Sand, która obok Honoriusza Balzaca i Aleksandra Duma ojca była najsłynniejszą pisarką swoich czasów. Jedno jest w życiu szczęście – kochać i być kochanym. Miłość. Litka rozmyślała, przygotowując się do wyjścia. Tak, wierzyła w miłość. A po paru latach wspólnego życia z Markiem wierzyła w nią jeszcze bardziej. Jaśniała magicznym blaskiem w jego codziennej trosce o nią i jej dzieci – w rozpalających pieszczotach i rozkosznych doznaniach, w intymnych momentach, w ciepłych, wspierających słowach, w trudnych okresach i w jego męskiej sile, walczącej nieprzerwanie o jej szczęście. W jego bezwarunkowej cierpliwości, wyrozumiałości i czułości. I w odbiciu każdej kropli rzęsistego deszczu, która na nią nie spadnie tylko dlatego, że jej ukochany ją od tego uchroni. Opuściła swój gabinet i po paru minutach wsiadła do samochodu zaparkowanego tuż przy wejściu do hotelu. Dzięki, że po mnie przyjechałeś, powiedziała, zatrzaskując drzwi. Leje jak z cebra, a ja nie wzięłam ze sobą parasolki. Tak myślałem, zaśmiał się serdecznie i ruszył przed siebie. Znużona Litka przymknęła oczy. Marek spojrzał na nią tkliwie, a później skupił się na jeździe w niesprzyjającej jesiennej aurze w godzinach szczytu. Auto wolno pokonywało drogę wśród strug deszczu, często się zatrzymując w tworzących się co chwilę korkach, więc do garażu w apartamentowcu, w którym mieszkali, dotarli dopiero po ponad godzinie. Lidziu, mężczyzna lekko trącił jej ramię. Co? Ocknęła się z niespodziewanej drzemki. Jesteśmy na miejscu. A tak. Odpięła pasy. Dziwne, że tak szybko zasnęłam. Nic nadzwyczajnego, Marek stwierdził. Po prostu jesteś przemęczona. Litka nic nie odpowiedziała, ale rzeczywiście nie czuła się najlepiej. Praca już nie sprawiała jej takiej radości jak dawniej, kiedy angażowała się w nią całkowicie, wspinając po kolejnych szczeblach kariery. Zatrudniła się w ekskluzywnym hotelu w bardzo trudnym momencie, kiedy po dramatycznej ucieczce z dziećmi z Kuwejtu musiała na nowo organizować sobie życie w Polsce. Nieocenioną pomoc przyniosła jej mama, która zaopiekowała się małymi dziećmi, aby córka mogła zacząć wymagającą uwagi i czasu pracę w dużym mieście. Ogromnym atutem Litki było to, że po pobycie w Kuwejcie świetnie znała język angielski, którym się posługiwała, gdy na początku mieszkała w jednym pokoju w żeńskim akademiku z Brytyjką oraz całkiem nieźle język arabski. Ponadto posiadała dużą wiedzę na temat kultury arabskiej i islamu, co okazało się niezwykle cenne, ponieważ ambasady krajów arabskich zaczęły chętnie organizować w hotelu różne okolicznościowe przyjęcia, mając pewność, że będą zadowolone nawet z najmniejszych szczegółów wystroju sali oraz oferowanych menu i usług. Po pewnym czasie mogła ściągnąć dzieci do siebie i jej czas upływał na ciężkiej pracy i stresującej, samotnej opiece nad dziećmi. A później poznała na Majorce Marka i wszystko stało się dużo łatwiejsze. Mężczyzna nie tylko obdarzył ją bezwarunkowym uczuciem, ale świetnie spełniał się w roli opiekuna jej dorastających dzieci. Jego męska ręka szczególnie przydała się Omarowi, któremu niekiedy łatwiej było z nim rozmawiać niż z zapracowaną i nie zawsze rozumiejącą jego problemy matką. Młodsza Lina od razu go polubiła, bo odnosił się do niej niezwykle życzliwie i wspierał ją razem z mamą w rozwijaniu jej artystycznych zdolności. Śmiertelna pandemia, która w pewnym momencie zatrzymała cały świat, zamykając restauracje, kina, teatry, szkoły, biura i hotele oraz pozbawiła ludzi swobodnego przemieszczania się, zatrzymując ich w czterech ścianach własnych domów, tylko uwypukliła, jak wspaniałym i odpowiedzialnym mężczyzną był Marek. Podtrzymywał na duchu Litkę, która w ogóle nie mogła pracować, bo zamknięto jej hotel. Pomagał dzieciom w nowym dla nich systemie nauki online oraz sięgał po swoje oszczędności, żeby podreperować mocno uszczuplony w tym czasie budżet domowy. Parę razy zabrał Litkę na romantyczny spacer, który na opustoszałych ulicach wymarłego miasta nabrał szczególnego znaczenia. Szli obok siebie, rozmawiając o ważnych i mniej ważnych sprawach. Mijali zamknięte restauracje, kawiarnie i sklepy i ta ich bliskość i nierozerwalna więź była jak arka Noego, która w czasach zarazy ratuje to, co fundamentalne i najcenniejsze. Wszystko układało się w miarę dobrze, aż do śmierci mamy, która przyniosła nieulotne cierpienie spowodowane dojmującym brakiem jednej z najbliższych jej osób. Chociaż Litka ze względu na dzieci próbowała dzielnie przechodzić przez czas żałoby, tłumiony żal i smutek oraz zaprzątające jej głowę myśli o mamie odbijały się negatywnie na jej pracy. Była rozkojarzona i nie mogła się należycie skoncentrować na swoich zadaniach, bo rozpamiętywała wszystkie dobre chwile z mamą oraz wyrzucała sobie, że nie poświęcała jej wystarczającej ilości czasu i uwagi. Zawsze nam się wydaje, że mamy jeszcze czas na rozmowę, spotkanie, okazanie zainteresowania i troski, na miły gest, na czułość. Nie mamy. Kiedy znaleźli się w domu, Litka od razu poszła do kuchni, żeby przygotować posiłek dla rodziny. Połóż się i odpocznij, ja to zrobię, powiedział Marek, który pojawił się tam zaraz po niej. Nie, dziękuję. Litka wykładała potrzebne produkty z lodówki na blat. Zostaw to. Wyjął jej z dłoni czerwonego pomidora. Odpocznij, powtórzył troskliwym tonem. Spojrzała na niego pełna wdzięczności. Dziękuję. Patrzyli sobie przez moment prosto w oczy. Zdobyła się na nieznaczny uśmiech, po czym poszła do sypialni, gdzie po zmianie ubrania z ulgą wyciągnęła się na szerokim łóżku. Lidziu, Lidziu. Marek czule pocałował ją w policzek następnego dnia rano. Czas wstawać. Jeszcze trochę. Mruknęła i miękko wtuliła się w jego ramiona. Przyciągnął ją mocno do siebie, szczęśliwy, że ma przy sobie tak piękną, wrażliwą oraz pełną kobiecego ciepła i uroku partnerkę. Po paru minutach z trudnością wstała i oddała się codziennej porannej krzątaninie. Przygotowała dla wszystkich śniadanie, w tym kanapki dla dzieci do szkoły, szybko po nim posprzątała, a kiedy Omar z Liną wyszli z domu, założyła ciemnoszarą sukienkę i buty w tym samym kolorze, wzięła torebkę i skierowała się w stronę drzwi, żeby udać się do pracy. Odwiozę cię, Marek zaoferował. Nie, dziękuję, pojadę sama. Złapała za klamkę. Przecież ty też masz dużo swoich obowiązków. Poradzę sobie. Mężczyzna nie przyjął odmowy i sięgnął po swoją kurtkę. Dzisiaj od rana znów intensywnie pada. I w odbiciu każdej kropli rzęsistego deszczu. Ulice były szare, mokre i tłoczne. Ludzie pod parasolami i w wiatach przystankowych starali się ochronić przed poranną ulewą, ale niewiele to dawało. ponieważ wiał silny wiatr i deszcz mocno zacinał pod ostrym kątem. Brr, Litka się wzdrygnęła. Okropna ta jesień. Czasami potrafi być złota i przyjemna, zauważył Marek, bo nie chciał, żeby Litka zaczynała dzień w tak ponurym nastroju. Ale nie dziś. Wycieraczki ledwo nadążały ze zbieraniem strug wody z przedniej szyby. W pewnej chwili auto się zatrzymało w szeregu stojących przed nim samochodów, które nie ruszyły przez parę następnych minut. Co się stało? Litka nerwowo zerknęła na zegarek. Nie wiem, ale wygląda na to, że coś blokuje jezdnię. Marek spojrzał na długi, nieruchomy sznur pojazdów przed nimi. Pewnie jakiś wypadek. Tylko nie to! Litka krzyknęła. Nie mogę się spóźnić do pracy. Może zaraz coś się ruszy. Marek próbował ją pocieszyć. Jednak samochody nie drgnęły przez następny kwadrans, co wprawiło Litkę w jeszcze większe zdenerwowanie. Wysiadam, zdecydowała w końcu. Myślę, że tramwajem szybciej dojadę. Nie sądzę. Marek zauważył stojące w oddali tramwaje i wysiadających z nich ludzi. To chyba jakiś poważniejszy wypadek albo duża awaria, która blokuje ruch. Czy to się musiało akurat przydarzyć dzisiaj? Litka powiedziała płaczliwie, znowu zerkając na zegarek. Niedługo przyjeżdżają ważni goście. Szef od dawna ma mnie na oku i ciągle się mnie czepia. Przecież to nie twoja wina, że ulica jest zablokowana. Marek zachowywał spokój. Szef na pewno to zrozumie. Nie zrozumiał. Kiedy weszła bocznym wejściem, żeby przemknąć do swojego gabinetu, na korytarzu natknęła się na szefa. Dzień dobry. Musiała się przywitać. Nie wiem, czy dobry. Zatrzymał się przy niej. Przepraszam za spóźnienie, ale... Padał deszcz? Mężczyzna skończył za nią ironicznie. Nie, tylko... Nie pada? To już była czysta złośliwość. Pada, ale... Pani Lidio... Szef zwrócił się do niej twardym tonem. Cokolwiek się stało, nie usprawiedliwia tak dużego spóźnienia. Należy pilnować, żeby w pracy pojawiać się na czas. Dobrze, odpowiedziała, cicho przełykając łzy. A później było już tylko coraz gorzej. Ważna rodzina, która przyleciała z nad Zatoki Perskiej, a następnie przedarłszy się przez korki i wciąż ulewny deszcz, dotarła do hotelu, nie kryła oburzenia, że nie może się zatrzymać w swoim ulubionym apartamencie. A towarzysząca im starsza pani ze służącą została umieszczona na innym piętrze. Nie miała się nawet okazji przekonać, że Litka zadysponowała specjalne przygotowanie przeznaczonych dla nich luksusowych pokojów, bo gdy tylko się dowiedzieli, jaka jest sytuacja, nawet nie wjechali na górę. Proszę nas natychmiast przenieść do naszego apartamentu. Mężczyzna zażądał kategorycznie i znaleźć wygodny pokój dla mojej mamy na tym samym piętrze. Na słowa mojej mamy Litka poczuła w sercu ogromną żałość, a przez jej twarz przebiegł grymas boleści. Przepraszam, ale w tym momencie nie jest to możliwe. Państwa apartament jest już zajęty, podobnie jak pozostałe pokoje na tym piętrze. Tłumaczyła z powagą. Zrobiłem rezerwację na tyle wcześniej, że powinno to być możliwe. Bogaty mężczyzna nie był przyzwyczajony do tego, że ktoś mu odmawiał czegokolwiek, gdziekolwiek. Zmieniamy hotel. Zadecydował i skierował się w stronę wyjścia, a jego rodzina razem ze służącymi podążyła za nim. Litka była tak zaskoczona niespodziewanym obrotem sytuacji, że nie potrafiła odpowiednio zareagować. Nagle, jak spod ziemi, wyrósł obok niej rozwścieczony szef. Co pani tak stoi jak słup soli? Warknął. Nie próbowała pani ich nawet zatrzymać! Poczuła nagłą tęsknotę za mamą. I zrobiło jej się ogromnie przykro, że już nigdy nie będzie mogła się jej wyżalić i znaleźć pocieszenia w jej krzepiących, pełnych bezwarunkowej miłości słowach. I jak długo ma pani zamiar straszyć naszych prominentnych gości swoją wiecznie cierpiętniczą miną? To był cios poniżej pasa. Przeraźliwy ból ścisnął jej trzewia i gardło. Odeszła jej ukochana matka, miała prawo cierpieć. Przepraszam, ale ciężko jej było mówić. Po śmierci mamy trudno mi jest. Czy pani wie, ilu ludzi zabrała na świecie ostatnia zaraza? Szef zapytał surowo, nie czekając, aż skończy. Dużo. Ledwie to wykrztusiła. Na COVID-19 zmarło ponad 6,5 miliona ludzi, oświadczył zimno. A według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia liczba zgonów związana bezpośrednio lub pośrednio z pandemią wyniosła prawie 15 milionów. To tak zwana nadmierna śmiertelność, która według niektórych może sięgnąć nawet ponad 16,5 miliona, referował sucho. Czy on uważa, że śmierć milionów łagodzi cierpienie jednostki, która straciła kogoś najbliższego? Na jej twarzy pojawił się wyraz bezgranicznego bólu. Przełożony przeszył ją ostrym wzrokiem, bez cienia empatii. Zero współczucia i zrozumienia. Pomyślała, pragnąc jak najszybciej znaleźć się daleko od niego. Ja zupełnie nie wiedziała, jak się zachować. W tym momencie mężczyzna zauważył, że do recepcji zbliżają się nowi goście. Proszę do mojego gabinetu. Syknął przez zęby i skierował się do swojego biura. Musiała wykonać jego polecenie, więc przełykając gorzkie łzy, poszła za nim. W gabinecie szef usiadł za biurkiem i sprawdził coś w komputerze. Długo milczał, a Litka czuła się z tym bardzo nieswojo. Pewnie się zorientował, że gdybym zajęła się tym wcześniej, goście byliby zadowoleni, tak jak zawsze, pomyślała ze strachem. Ale przecież człowiek to nie maszyna. Czuje, przeżywa. Milczenie szefa z każdą minutą stawało się dla niej coraz trudniejsze do zniesienia. Przez pani niekompetencję straciliśmy bardzo ważnych gości. W końcu powiedział szorstko. Sądzę, że potrzebny jest pani urlop. Czy pan mnie zwalnia? Przeraziła się. Powiedziałem wyraźnie, urlop, stwierdził nieco zirytowany. 2 tygodnie, od jutra, a w zasadzie od zaraz. To wszystko. Pochylił się nad papierami rozłożonymi na biurku. Do widzenia, burknął na pożegnanie. Do widzenia. Roztrzęsiona wyszła z gabinetu, zamykając za sobą drzwi. Zrobiła kilka kroków, ale zakręciło jej się w głowie, więc oparła się ręką o ścianę. Z jej oczu popłynęły gorzkie łzy. Chciała się opanować, ale ogromny żal i strach przed utratą posady na to nie pozwalały. Za każdym razem, gdy ocierała mokre policzki, łzy bezsilności ponownie napełniały jej oczy, a następnie spływały piekącą stróżką. Czuła się całkowicie rozbita. W takim stanie po paru minutach zobaczyła ją Klaudia, przechodząca korytarzem. Co się stało? Stanęła obok niej. Nawet nie pytaj, szef. Słowa utknęły jej w gardle. Co ci powiedział? Wysłał mnie na urlop. Od kiedy? Od zaraz. Klaudia od razu pojęła powagę sytuacji. Takie niespodziewane, przymusowe urlopy często kończyły się zwolnieniami. Dlaczego tak nagle? Ta prominentna rodzina z Zatoki Perskiej. Ta, o której ci wczoraj przypomniałam. Klaudia weszła jej w słowo. Tak, zmienili hotel. Przykro mi. Klaudia współczuła koleżance. Wczoraj już było za późno, żeby ulokować ich w ulubionym apartamencie, wyjaśniła. Ponadto tym razem przyleciała też z nimi babcia ze swoją służącą, która dostała pokoje na innym piętrze. O, to kiepsko. Niestety. Litka przyznała, ocierając łzy. Ile ma trwać ten urlop? 2 tygodnie. Nie płacz. Odpoczniesz trochę, nabierzesz siła. Kiedy wrócisz, wszystko się ułoży. Klaudia chciała pocieszyć koleżankę. Przecież zawsze lubiłaś swoją pracę i byłaś w niej znakomita. Nie wiem. Litka załkała. Mam wrażenie, że od śmierci mamy wszystko mnie przerasta. Będzie dobrze. Klaudia podtrzymywała ją na duchu. Spójrz na to w ten sposób, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Może rzeczywiście potrzebne jest ci wytchnienie od tych wszystkich obowiązków? A jeśli stracę pracę? Litka wyraziła swoje najgłębsze obawy. Nie będzie tak źle, Klaudia powiedziała życzliwie. Nie sądzę, żeby szybko znaleźli kogoś, kto ma im tak dużo do zaoferowania jak ty. Dziękuję. Litka była wdzięczna koleżance za słowa otuchy. W tym momencie otworzyły się drzwi i szef wyszedł ze swojego gabinetu. Pani Klaudio, nie ma pani nic do roboty, tylko plotkować na korytarzu? Spojrzał na nią groźnie. Ja nie plotkuję, tylko wspieram koleżankę, odpowiedziałaby najchętniej, ale nie chcąc się narażać przełożonemu, rzuciła szybkie, wspierające spojrzenie Litce, po czym oddaliła się do swoich obowiązków. Litka też pospiesznie ruszyła w stronę swojego gabinetu, żeby nie wystawiać się na ewentualne ostre komentarze szefa. Kiedy się w nim znalazła, sięgnęła po telefon i zadzwoniła do Marka. Halo? Odebrał od razu. Możesz po mnie przyjechać? Zapytała łamiącym się głosem. A co się stało? Zaniepokoił się. Później ci powiem. Nie miała siły opowiadać po raz kolejny o bardzo nieprzyjemnej dla niej sytuacji. Dobrze, zaraz po ciebie jadę. Dziękuję. Zawsze mogę na niego liczyć, pomyślała z czułością, chowając telefon do torebki. Zjawił się przed hotelem najszybciej jak mógł i wysłał do niej wiadomość, że już czeka. Litka wyszła z zatroskaną miną i wsiadła do auta. Spojrzał na nią i widząc, w jak kiepskim jest nastroju, nawet nie pytał, co się zdarzyło, że tak niespodziewanie musiała opuścić pracę. Po kilku minutach przestał padać deszcz i zza chmur zaczęły się nieśmiało przedzierać jasne promienie. Zamówiłem dla ciebie słońce, zerknął na nią lekko się uśmiechając. Kochany jesteś, zdobyła się na nieznaczny uśmiech. Dotarli do domu i Litka poszła do kuchni, żeby się zająć obiadem. Otworzyła lodówkę i zastanawiała się, co może przygotować ze znajdujących się w niej składników. Daj sobie spokój z gotowaniem dzisiaj, co? Powiedział Marek, który znów do niej dołączył. To co będziemy jedli? Zamówię pizzę. Mężczyzna zamknął lodówkę i przyciągnął Litkę do siebie. Tak jak słońce? Prawie. Marek się roześmiał. Dla ciebie zamówię hawajską, bo najbardziej ją lubisz. Dla Aliny jak zawsze margaritę z podwójnym serem, a dla Omara jego najsmaczniejszą pepperoni. Litka jeszcze mocniej przytuliła się do Marka. Przypomniała sobie, jak w bardzo trudnym dla niej momencie zaprosił ją z dziećmi do Frankfurtu, gdzie jeszcze wtedy mieszkał i jak wspaniale zorganizował im wspólnie spędzany czas. Lina była zachwycona frankfurckim jarmarkiem bożonarodzeniowym, którego historia sięgała ponad 600 lat. Rozlokowane pod katedrą cesarską Świętego Bartłomieja i na nabrzeżu menu tradycyjne stragany w kształcie szopek, oświetlone mieniącymi się kolorowymi iluminacjami, sprawiały, że dziewczynka czuła się jak w bajce. Przejażdżki na piętrowej karuzeli, gdzie siedziała zarówno w wystawnej karecie, jak i na białym, drewnianym koniku w barwnej uprzęży, sprawiły jej ogromną radość. A kiedy później znaleźli się w samym środku potwornego ataku terrorystycznego zorganizowanego przez tak zwane państwo islamskie, Marek zachował zimną krew i bezpiecznie dowiózł je do domu. Troskliwie opiekował się Liną, która w pierwszym ataku paniki upadła i zbiła sobie mocno kolano, a później zamówił pyszną pizzę. Litce zaszkliły się oczy, bo pomimo upływu lat Marek nadal był tak samo opiekuńczy dla niej i jej dzieci, jak na samym początku. Kocham cię, szepnęła. Ja ciebie też. Pocałował ją z ogromną miłością. Chcesz teraz porozmawiać? Pomyślał, że może chce wyrzucić z siebie to, co zdarzyło się w pracy. Nie. Zrozumiała jego intencje, ale w tym momencie wolała zapomnieć o incydencie. Pozwól więc, że pójdę do siebie, bo mam coś ważnego do skończenia. Marek od wybuchu pandemii większość swojej pracy wykonywał w domu, w zaaranżowanym specjalnie dla niego gabinecie. Jasne, że tak. Jeszcze raz ją pocałował i opuścił kuchnię, a Litka udała się do salonu, gdzie usiadła na kanapie i włączyła telewizor. Odruchowo przerzucała kanały, nie mogąc się na niczym skoncentrować. W końcu zostawiła program o budowie imponującej posiadłości w Australii, a później oglądała następne produkcje o wykończeniu domów i ciekawej aranżacji ich wnętrz. To ją trochę odprężyło i pozwoliło nie zadręczać się myślami o okropnym poranku w pracy. Kiedy Lina wróciła ze szkoły, zdziwiła się, widząc mamę w domu. O, mama, powiedziała, gdy weszła do salonu. Cześć, córeczko. Ty nie w pracy? Litka zastanowiła się chwilę. Wzięłam urlop, odpowiedziała. Jedziemy gdzieś? W tym momencie pojawił się Marek. Dobrze, że już jesteś, zwrócił się do Liny. Zaraz będzie pizza. O, pizza, dziewczynka się ucieszyła. Margherita z podwójnym serem. Marek skończył razem z nią. Litce miło było na nich patrzeć. To gdzieś jedziemy? Lina ponowiła pytanie. Nie, nie, Litka zaprzeczyła. Dlaczego myślisz, że mielibyśmy gdzieś jechać? No bo kiedyś musiałaś wziąć urlop, żebyśmy mogli jechać do cioci Asi, do Kuwejtu, wyjaśniła. Słowa córki przypomniały Litce, jak poleciała do swojej przyjaciółki, żeby pomóc jej w dramatycznej sytuacji rodzinnej. To dlaczego, mamo, wzięłaś tak nagle urlop? Lina dopytywała. Zapadło niezręczne milczenie. Nagle rozległ się dzwonek do drzwi, który wybawił Litkę od udzielania odpowiedzi. No, to zapewne dostawca pizzy, Marek się odezwał. Idę otworzyć, a wy przygotujcie talerze. Chodź, Lineczko. Litka podniosła się z kanapy. Niebawem rodzina zasiadła do stołu i każdy zajadał się kawałkami swojego ulubionego dania. Pyszna. Lina wzięła do ust następny kęs. Mama ma wolne, więc na następną pizzę możemy jechać do Włoch. Świetny pomysł, podchwycił Marek. Litka się zachmurzyła, bo wiedziała, że w końcu będzie musiała wytłumaczyć rodzinie swój nagły urlop. Nie uszło to uwadze Marka. A twoja jak ci smakuje? Zwrócił się do niej i spojrzał jej prosto w oczy, dając tym samym do zrozumienia, że cokolwiek się zdarzyło, będzie ją wspierał ze wszystkich sił. Bardzo dobra. Kiwnęła nieznacznie głową, co mężczyzna przyjął jako znak, że odczytała jego przekaz. Usłyszeli odgłos otwieranego zamka i po chwili do salonu wszedł Omar. Co to za okazja? Zapytał, widząc wszystkich przy stole o nietypowej godzinie. Jemy pizzę bez okazji. Marek mu odpowiedział. Siadaj z nami, bo pepperoni na ciebie czeka. Tylko umyję ręce. Omar poszedł do łazienki i wkrótce dołączył do rodziny. Po posiłku razem posprzątali ze stołu, po czym rodzeństwo udało się do swoich pokojów, a Marek pomógł Litce pozmywać naczynia. Pytanie, co się rano stało, wisiało gdzieś w powietrzu, ale mężczyzna czekał, aż Litka będzie gotowa na to, żeby sama mu to powiedzieć. Napijesz się kawy? Zapytał. Chętnie. To już robię. Wyjął filiżanki i nastawił ekspres. Kiedy kawa była gotowa, poszli do salonu, niosąc przed sobą filiżanki z parującym czarnym płynem. Litka dopiero po kilku minutach niezobowiązującej rozmowy zebrała się w sobie i opowiedziała Markowi o przebiegu niefortunnego poranka. Czyli mam przymusowy urlop. Westchnęła ciężko, podsumowując trudną dla niej sytuację. Uważam, że nie ma aż tak dużego powodu do zmartwienia, Marek powiedział poważnie. Odpoczynek na pewno dobrze ci zrobi. Od dawna na niego zasługujesz. No jeśli mnie zwolnią? Powiedziała ze strachem. Poradzimy sobie. Uśmiechnął się do niej ciepło. Przy tylu wydatkach? Nadal była zmartwiona. I tak potwornych podwyżkach? O nic się nie martw. Pocałował ją czule. Musiała przyznać, że od kiedy związała się z Markiem, nigdy nie zawisło nad nią i dziećmi przerażające widmo, że zostaną bez grosza, które po jej ucieczce z Kuwejtu ciągle ją straszyło. Kochany jesteś. Co, jedziemy do Włoch? Zapytała Lina, która przyszła do salonu i usłyszała ostatnie zdanie. Nie, Lineczko, to nie czas na podróże. Litka odpowiedziała córce. A może właśnie to najlepszy czas, podchwycił Marek. Na pizzę do Włoch! Lina się ucieszyła. Albo na Majorkę, podpowiedział Marek. Już dawno chcieliśmy tam wrócić, ale pandemia pokrzyżowała nasze plany, przypomniał. A może do Egiptu? Omar, który też się pojawił w salonie, dorzucił swoją propozycję. Dlaczego akurat do Egiptu? Marek chciał wiedzieć. Bo w tym roku przypada 100. rocznica odkrycia grobu Tutanchamona, wyjaśnił. Chętnie bym zobaczył jego mumię. A ja piramidy! Lina krzyknęła entuzjastycznie. Czyli Egipt! Marek uśmiechnął się do niej i Omara. Nie mam mowy o żadnym wyjeździe, Litka stwierdziła kategorycznie. Przecież macie szkołę. Do cioci Asi też pojechaliśmy w trakcie roku szkolnego. Lina chciała przekonać matkę. I daliśmy radę wszystko nadrobić. Po tym całkowitym zamknięciu podczas pandemii taki wyjazd dobrze nam wszystkim zrobi. Omar przyłączył się do siostry. Całkowicie się z tobą zgadzam. Marek go poparł. Jednak obawy Litki o utratę pracy nadal były za duże, żeby mogła myśleć o podróży i związanych z nią kosztach. Nie możemy sobie teraz na to pozwolić, powiedziała poważnie. Później o tym porozmawiamy. Marek zerknął na dzieci, dając znak, że temat nie jest jeszcze całkowicie zamknięty. Następnego dnia rano Litka zerwała się szybko z łóżka i pobiegła do łazienki, żeby nie spóźnić się do pracy. Dopiero wtedy uświadomiła sobie, że jest na przymusowym urlopie i poczuła się z tym bardzo dziwnie. Tak naprawdę to źle, bardzo źle. Łzy napłynęły jej do oczu i musiała się wyjątkowo postarać, żeby powstrzymać następne, które mogłyby pokazać rodzinie, w jak fatalnym jest stanie. Powinnam się wziąć w garść, powtarzała sobie. Moja mama dała sobie radę, ja też muszę. Wyprawiła dzieci do szkoły, a później zjadła z Markiem śniadanie. Miło tak razem zaczynać dzień. Mężczyzna z przyjemnością celebrował wspólny poranny posiłek. Tak, nie chciała psuć mu nastroju swoimi obawami. Jeśli chcesz, możemy się wybrać dziś na spacer, Marek zaproponował. W taką pogodę? Litka spojrzała przez okno na szary, ponury dzień. Z tego, co przepowiadali, wynika, że dzisiaj znowu ma padać. W takim razie lećmy do Egiptu. Marek powrócił do tematu. Tam nie pada. Teraz? Litka nie mogła powstrzymać uśmiechu. Mamy teraz jechać na lotnisko? A czemu nie? Marek odwzajemnił uśmiech. A tak poważnie... Wczoraj Omar i Lina byli zachwyceni perspektywą wyjazdu. Lina mówiła, że nowe widoki i krajobrazy byłyby wspaniałą inspiracją do jej projektów artystycznych. Ostatnio więcej maluje niż rysuje i uważa, że taka podróż byłaby wspaniałą motywacją do bardziej intensywnej pracy z różnymi rodzajami farb. Z pewnością ma rację. Litka przyznała, bo przypomniała sobie, z jakim zapałem Lina tworzyła swoje prace po powrocie z Majorki. A Omar zafascynował się Doliną Królów i grobowcem Tutanchamona. Marek kontynuował. Ostatnio w związku ze 100-letnią rocznicą jego odkrycia pojawiło się parę artykułów na ten temat i Omar z zainteresowaniem je przeczytał. Poza tym w Egipcie jest mnóstwo ciekawych miejsc związanych ze starożytną cywilizacją. Kusił Litkę do wyjazdu. Z pewnością warto je zobaczyć. Nie przeczę, ale spojrzała na niego zatroskana. Sam wiesz, jak jest. Szef wysłał mnie na urlop i nie wiem, co będzie dalej. Nie chciała po raz kolejny mówić o tym, że boi się stracić pracę. Jakby samo wypowiedzenie tego głośno mogło sprowokować niechciane zwolnienie. Cokolwiek będzie, zapewniam cię, że sobie poradzimy. Popatrzył na nią ze szczerym uczuciem. Uważam, że jeżeli już się tak zdarzyło, że masz trochę wolnego, należy to wykorzystać. Ale mamy tyle ważniejszych wydatków. Podróż też jest ważna, przekonywał. Jestem pewien, że będzie fantastyczną przygodą dla nas wszystkich. Nadal sądzę, że to nie jest dobry czas, żeby ponosić tak duże koszty. Koszty zostaw mnie, uśmiechnął się ciepło. Mam odłożone pieniądze na ten cel, bo przecież dawno planowaliśmy, że gdzieś wyjedziemy, ale przynajmniej obiecaj, że się nad tym zastanowisz. Przerwał, nie dając jej okazji do przytoczenia następnych argumentów przeciwko podróży do Egiptu. Dobrze, zastanowię się, odpowiedziała, żeby zakończyć dyskusję. Po śniadaniu Marek zaczął razem z Lidką zbierać ze stołu naczynia. Zostaw to, powiedziała, jestem dziś w domu, więc sama to zrobię. No i tak mogę ci pomóc. Nie trzeba, na pewno masz dużo swojej pracy. Mam, ale to idź do swojego gabinetu. Tym razem ona mu przerwała. Jeśli się czymś zajmę, nie będę roztrząsać wczorajszych wydarzeń. To go przekonało, więc pocałował ją w policzek i opuścił kuchnię. Litka zabrała się do prac domowych, myjąc i porządkując wszystko, co się dało, żeby tylko odgonić od siebie przykre myśli. Kiedy już kuchnia, salon, pokoje i łazienki lśniły czystością, posegregowała brudną odzież i zaczęła pranie. Właśnie wyjmowała kolejną partię z pralki, żeby powiesić ją na suszarce, gdy zadzwonił jej telefon. Wytarła ręce, poszła do salonu, skąd rozlegał się sygnał i podniosła aparat ze stolika. Halo? Cześć, tu Klaudia. Przez moment przeleciało jej przez głowę, że może szef jednak chce, żeby już teraz wróciła do pracy i poprosił koleżankę, aby jej to przekazała. Cześć. Odzwonię, żeby zapytać, jak się czujesz. Próżne nadzieje. Może być. Litka westchnęła ciężko. Przepraszam, że wczoraj tak szybko odeszłam, gdy pojawił się szef, ale no, sama rozumiesz. Rozumiem, no. Tak huknął na ciebie, że nie miałaś wyjścia. No właśnie, no i jak sobie radzisz? Tak, jak umiem. Na razie zajęłam się domem i staram się o tym nie myśleć. Czasem to jest najlepszy sposób, żeby przetrwać niedogodną dla nas sytuację. Klaudia stwierdziła z powagą. Powiedziałaś już Markowi, co się stało? Tak. No i co on na to? Powiedział, żebym się tym za bardzo nie przejmowała. I ma rację. Poza tym namawia mnie na wyjazd do Egiptu. Naprawdę? Tak, i nawet dzieci są zachwycone. Nie dziwię się, bo też bym była, Klaudia przyznała tęsknym głosem. Nawet się nie zastanawiaj, tylko bierz rodzinę i jedź. Skoro już masz urlop przymusowy. Litka weszła jej w słowo. Nieważne jaki, ważne, że masz wolne. Przekonywała ją. Egipt, piramidy, Sfinks. O, moje marzenie. Nagle Klaudia ściszyła głos. Przepraszam, muszę kończyć. Szef się zbliża, a ja nie mam tak wspaniałego Marka. Trzymaj się. Dzięki za telefon. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Telefon od koleżanki podniósł ją na duchu. Wspaniały Marek. Tak, był wspaniały. Poszła i delikatnie zapukała do jego gabinetu. Proszę, odpowiedział głośno. Podeszła i pocałowała go z wielką miłością. Kocham cię, szepnęła mu do ucha. Ja ciebie też, odszepnął bardzo. Po chwili opuściła pokój, żeby nie przeszkadzać mężczyźnie w pracy. Dokończyła wieszać czyste ubrania, a następnie zajęła się szykowaniem obiadu. Później wszyscy jedli go razem przy dużym stole, a Marek z omarem i liną zachwalali dania przygotowane przez Litkę. O, pyszna ta pieczeń, mamo! Omar sięgnął po następny kawałek mięsa. Tak, bardzo soczysta i świetnie doprawiona. Marek zgodził się z chłopakiem. I sałatka też znakomita, dodała Lina. Na koniec Litka zaserwowała upieczoną przez siebie szarlotkę. Kiedy jesteś w domu, mamo, mamy prawdziwe święto. Omar uwielbiał szarlotkę. To prawda, Marek potwierdził. Dziękuję wam. Litka tkliwie objęła wzrokiem całą rodzinę. I chciałam wam powiedzieć, że jedziemy do Egiptu! Lina wykrzyknęła spontanicznie. Litka odwróciła głowę w stronę córki, zdziwiona, że ta bezbłędnie odgadła jej intencje. Tak, Lineczko, właśnie to wam chciałam powiedzieć. Hurra! Lina nie kryła radości. To zobaczę mumię Tutanchamona! Omar też się ucieszył. I mnóstwo innych, równie interesujących rzeczy. Zapewnił Marek, zadowolony, że Litka jednak zdecydowała się na wyjazd. Jedziemy odwiedzić faraonów! Liny nie opuszczał entuzjazm. Raczej ich mumie! Omar poprawił siostrę z uśmiechem. Będzie ciepło i ciągle będzie świecić słońce. Lina wymieniała zalety podróży i nie będzie padać. Marek z czułością spojrzał na Litkę. Rozdział 2. Oko Horusa. Na odcinającym się na tle błękitnego nieba białym fragmencie skrzydła samolotu widniał jeden z największych symboli ochronnych starożytnego Egiptu – oko Horusa. Ten potężny amulet zapewniał życie, chronił przed wszelkimi niebezpieczeństwami oraz symbolizował proces powracania do zdrowia i stawania się całością. Egipcjanie wierzyli również, że wszechwidzące oko posiada moc odbijania złej energii, dzięki czemu bardzo dobrze chroniło osobę, która nosiła ten amulet. Człowieka, którego osłaniało oko Horusa, omijały destrukcyjne wpływy zazdrości oraz wywołane nią obrzydliwe pomówienia, a ewentualne nieszczęścia wracały do osoby złorzeczącej. Starożytny Egipt nie tylko fascynuje i zachwyca swoimi imponującymi budowlami, które przetrwały tysiące lat, tajemniczymi hieroglifami, wszechwładnymi faraonami oraz przenikającą wszystkie aspekty państwa religią archeologów, egiptologów, historyków i innych naukowców, ale również inspiruje i przyciąga malarzy, pisarzy, poetów, filmowców i artystów oraz licznych turystów, którzy w dawnej cywilizacji próbują odnaleźć nieznane im wcześniej materialne i duchowe skarby oraz cząstkę samych siebie. Podziw wzbudzają również wyjątkowe kobiety, do dziś rozpalające wyobraźnię, tak jak ikoniczna Kleopatra, która do tej pory świeci jako jedna z najjaśniejszych gwiazd w dziejach świata. Oczami wyobraźni widzimy piękną, inteligentną i wytworną kobietę o przenikliwym spojrzeniu, pełną żywiołowej zmysłowości. Poddajemy się czarowi starożytnego Egiptu i Rzymu. Odruchowo łączymy jej imię z Juliuszem Cezarem i Markiem Antoniuszem, z dwoma romansami należącymi do najgłośniejszych historii miłosnych wszechczasów. Mało jest postaci historycznych zdolnych wzbudzić w nas tak potężne uczucia jak ona, choć żyła w zamierzchłej przeszłości ponad 2000 lat temu. Arabskie źródła podkreślają jej mądrość, wiedzę, szerokie zainteresowania, niezwykłe zdolności dyplomatyczne i polityczne oraz władanie prawie 10 językami. Co ciekawe, nie skupiają się przede wszystkim na jej wyglądzie zewnętrznym, ale na licznych zdolnościach i przymiotach, które czyniły ją absolutnie wyjątkową. Powszechny pogląd na Kleopatrę VII, który został przedstawiony w starożytnym tekście rzymskim i rozpowszechniony we współczesnych mediach, jest taki, że wykorzystywała swoją urodę do zdobycia władzy politycznej. Te starożytne relacje nie wspominają o tym, że w rzeczywistości była jedną z największych myślicielek swoich czasów. Kształciła się u wielkich uczonych świata hellenistycznego i studiowała w Aleksandrii, gdzie mieściła się słynna starożytna Biblioteka Aleksandryjska. Tam studiowała geografię, historię, astronomię, filozofię, dyplomację międzynarodową, matematykę, chemię, medycynę, zoologię i ekonomię. Kleopatra VII była jedynym członkiem swojej dynastii, który mówił starożytnym językiem egipskim i czytał hieroglify. Poza tym znała starożytną Grekę, języki Partów, Żydów, Medów, Syryjczyków, Etiopczyków i Arabów. Alberto Angela, włoski paleontolog, dziennikarz i popularyzator historii, uważa, że Kleopatra była kobietą niezwykle nowoczesną. I właśnie owa nowoczesność pozwoliła Kleopatrze tak się wyróżnić w historii starożytnej. Ta kobieta zdecydowanie wpłynęła na swój świat. Wszystko wskazuje na to, że gdyby żyła w naszych czasach, również odcisnęłaby wyraźny ślad w polityce lub wielkim biznesie. Egipt co roku odwiedzają miliony ludzi z całego świata, aby w cieniu monumentalnych piramid oraz w półmroku grobowców i świątyń poznać najważniejsze postacie, które kształtowały interesującą historię i poczuć tajemniczą, a jednocześnie niezwykle inspirującą atmosferę starożytności. Samolot jednej z egipskich linii lotniczych leciał w kierunku położonego nad Morzem Czerwonym znanego kurortu Hurghady. Siedząca przy oknie Lina co chwila zerkała na widniejące na skrzydle oko Horusa i próbowała je naszkicować. Omar czytał książkę o historii Egiptu, a Litka, oparta o ramię Marka, z zamkniętymi oczami rozmyślała o tej niespodziewanej podróży, na którą w końcu ku zadowoleniu całej rodziny się zdecydowała. Może to i dobrze, że tak się stało, przekonywała samą siebie, żeby pozbyć się poczucia smutku, że szef wysłał ją na przymusowy urlop. Wszystkim nam dopiekła ta straszliwa pandemia i zamknięcie w czterech ścianach. Dzieci są zachwycone, a Markowi też należy się jakiś odpoczynek. Mężczyzna zaraz po obiedzie, podczas którego poinformowała o swojej zgodzie na wyjazd, kupił bilety do Egiptu na następny dzień, a chwilę później zarezerwował hotel. Nie ma co tracić czasu, stwierdził. Polecimy jutro do Hurghady na parę dni, a już na miejscu się zorientujemy, jak najlepiej jest tam zwiedzać najważniejsze miejsca. Nie za szybko? Litka zapytała. Przecież trzeba powiadomić szkołę o nieobecności dzieci. No, zrobimy to jutro rano. Marek się uśmiechnął. Zdążymy przed wylotem. No a pakowanie? Litka nadal miała wątpliwości. Mamy na to tylko kilka godzin. I to wystarczy, zapewnił. Omar z Liną tak się cieszą na tę podróż, że już się zaczęli pakować, a później jeszcze zabiorę ich szybko do centrum handlowego, żeby dokupili brakujące rzeczy. Zawsze o wszystkim pomyślisz. Litka spojrzała na Marka z wdzięcznością. Po to mnie masz, pocałował ją czule. Litka nie wybrała się z nimi do galerii handlowej, przypomniała im tylko, żeby kupili kremy i olejki z filtrami przeciwsłonecznymi. Będę pamiętać, mamo, Lina ją zapewniła. Kiedy wyszli, Litka wyciągnęła walizkę, odkurzyła ją i stanęła przed otwartą szafą, zastanawiając się, co do niej włożyć. Wiedziała, że w Egipcie temperatura może dochodzić do 30 stopni i więcej, więc powinna wziąć jakieś letnie ubrania. Jednak ostatnio długo zakładała czarne, szare i ciemne stroje ze względu na żałobę po mamie. Więc teraz trudno jej było sięgnąć po garderobę w jaśniejszych kolorach, która byłaby bardziej odpowiednia do wakacyjnego nastroju. Przypomniała sobie bolesną uwagę szefa o jej cierpiętniczej minie, i pomyślała, że może już czas przemóc się i zmienić żałobną garderobę, która nieustannie przypomina dzieciom o śmierci ich ukochanej babci. Mimo wszystko nie mogła się przełamać, żeby sięgnąć po kolorowe stroje, a rzeczy, które nosiła w ostatnich miesiącach, nie bardzo pasowały do gorącego nadmorskiego kurortu. Nie mogąc poradzić sobie z dręczącymi ją rozterkami, zadzwoniła do Klaudii. Halo? Koleżanka odebrała po paru sygnałach. Cześć, nie przeszkadzam? O, jestem jeszcze w pracy, ale mogę chwilę porozmawiać. Lecimy jutro do Egiptu i mówiłam ci, że to najlepsze wyjście. Wpadła jej w słowo. Do Kairu? Nie, do Hurghady, bo tylko tam były bilety na jutro. Też pięknie. I mam taki problem. Litka zastanowiła się, jak to ująć. Mów, Klaudia ją zachęciła. Zastanawiam się, jakie wziąć ciuchy. O, chyba odpowiednie na upały. Koleżanka nie miała wątpliwości. Wiem i właśnie w tym problem. To znaczy? No wiesz, mama... Litka wzięła głęboki oddech. Nie mogę spakować jasnych ubrań. Zwierzyła się. Mam taki wewnętrzny opór. Rozumiem, Lidziu, co masz na myśli, ale żałoba i pamięć o bliskich jest przede wszystkim w naszych sercach. Klaudia tłumaczyła, starając się pomóc koleżance. Masz rację. Litka się zgodziła. Poza tym, z tego co wiem, to w niektórych regionach świata kolorem żałoby jest biały, dodała. Tak jest chyba w Chinach. Też o tym słyszałam. Mam nawet jakieś białe letnie sukienki i bluzki. No to od nich zacznij, Klaudia poradziła. Może w ten sposób będzie ci łatwiej. Jest to jakiś pomysł. I powtórzę ci jeszcze raz, że twoja mama na pewno nie chciałaby, żebyś się tak długo zadręczała. Najbardziej pragnęłaby tego, żebyście ty i twoi bliscy byli szczęśliwi. Tak, zawsze o nas dbała i się o nas troszczyła. To jedź i spędź ten czas jak najlepiej, Klaudia powiedziała życzliwie. Zrób to dla niej, ale też dla siebie i swojej rodziny. Postaram się tak zrobić. I dziękuję ci za wspierające słowa. Nie ma za co. Życzę ci pełnej wrażeń podróży. Dzięki, odezwę się po powrocie. Koniecznie, do usłyszenia. Do widzenia. Po wylądowaniu w Hurgadzie Litka z rodziną pojechała taksówką do luksusowego hotelu. Kiedy po zameldowaniu znalazła się z Markiem w komfortowym pokoju, podeszła do niego i mocno się do niego przytuliła. Bardzo ci dziękuję, powiedziała z przejęciem. Za co? Za wszystko. Miłości ty moja. Pocałował ją żarliwie. Później razem z dziećmi zjedli obiad w hotelowej restauracji, a następnie poszli na basen. Marek, Omar i Lina od razu wskoczyli do wody, zaś Litka poddała się działaniu przyjemnych, ciepłych promieni słonecznych. Uświadomiła sobie, w jak wielkim napięciu żyła ostatnio i jak bardzo był jej potrzebny ten odpoczynek. Za radą Klaudii postanowiła spędzić najbliższe dni jak najlepiej i cieszyć się każdą wolną chwilą, tu i teraz. Przynieść ci coś do picia? Marek stanął przed nią, sięgnął po ręcznik i zaczął się wycierać. Tak, kole poproszę. Z przyjemnością popatrzyła na jego muskularne ciało. To już idę. Uśmiechnął się do niej, zadowolony, że zdołał ją porwać na egzotyczne wakacje. Odłożył ręcznik na sąsiedni leżak i udał się do baru po zimne napoje. W tym momencie rozległa się głośna i dynamiczna muzyka, więc Litka odwróciła głowę w jej kierunku. Na sąsiednim basenie zaczęły się zajęcia z aqua aerobiku, które prowadziło dwóch przystojnych młodych Egipcjan. Grupka kobiet zaczęła energicznie ćwiczyć w wodzie, naśladując ich ruchy. I chyba sprawiało im to wielką radość, bo co chwilę rozbrzmiewały salwy perlistego śmiechu. Przyłącz się do nich, Marek zaproponował, wróciwszy z napojami. Nie, tu mi dobrze. Litka wzięła od niego orzeźwiającą kolę. Skoro tak wolisz, zajął leżak obok niej i oddał się błogiemu wypoczynkowi. Zostali na basenie do wieczora, po czym poszli na obfitą kolację. Hotel, chcąc zapewnić gościom jak najwięcej atrakcji, zaaranżował w części restauracji wyłożone miękkimi, czerwonymi dywanami obszerne miejsce, które było stylizowane na namiot beduiński. Na niewielkich podwyższeniach, przykrytych kobiercami w tradycyjne wzory, ustawione były fajki wodne oraz duże srebrne tace z tradycyjnie przygotowanym daniem z baraniny i ryżu, którego smak podkreślały goździki, liście laurowe, cynamon, kardamon, nitki szafranu i inne aromatyczne przyprawy oraz ozdabiały prażone płatki migdałów i rodzynki. Kucharze w białych, wysokich czapach siedzieli na poduszkach i sprawnie krojąc kawałki mięsa, serwowali chętnym ten arabski przysmak. Fajnie to wszystko wygląda, powiedziała Lina, patrząc w tym kierunku. Zrobisz mi tam zdjęcia? Zwróciła się do brata. Jasne, że tak, idziemy na sesję. Omar się podniósł. Rodzeństwo oddaliło się od stolika, przy którym razem z Markiem i Litką jedli dania przyniesione z bogatego bufetu, zastawionego najróżniejszymi potrawami. Wyjątkowo smaczne jedzenie, Marek pochwalił z entuzjazmem. Tak, Litka się zgodziła i bardzo urozmaicona. Masz ochotę na baraninę, którą tam serwują? Nie, dziękuję. A ja chętnie spróbuję. I przy okazji pstryknę fotki Linie i Omarowi. Świetnie. Litka się uśmiechnęła. Wkrótce Marek dołączył do dzieci, a Litka z rozczuleniem patrzyła, jak cała trójka znakomicie się bawi, robiąc sobie nawzajem zdjęcia z fajkami wodnymi oraz w białych czapach, które ze śmiechem pożyczyli od kucharzy. Jak dobrze mieć kochającą się rodzinę. Litka poczuła miłe ciepło, rozlewające się po jej sercu. Wrócili z talerzami wypełnionymi smakowitym daniem z ryżu i mięsa, które zaczęli jeść z wielkim apetytem. Pójdziemy jutro na plażę? Lina uwielbiała morze. Oczywiście, że tak, Marek odpowiedział głosem pełnym entuzjazmu. A kiedy pojedziemy zobaczyć grobowiec Tutanchamona? Omar przypomniał o swoim marzeniu. Najpierw zdecydujemy, co jeszcze chcemy zwiedzić, a później obmyślimy całą trasę. Marek wiedział, że odległości między głównymi atrakcjami Egiptu są dosyć duże. Ja chcę zobaczyć piramidy, Lina mu przypomniała. Na pewno zobaczymy, Marek obiecał. Warto też pojechać do świątyni Horusa, Omar dodał kolejny punkt na ich trasie. To jeden z najlepiej zachowanych i największych obiektów kultu w Egipcie. Większa jest tylko świątynia w Karnaku. Karnak też możemy zwiedzić. Litka dołączyła do planowania. Jeszcze jakieś życzenia? Marek zapytał z uśmiechem. Luksor, Litka wymieniła jedno z najsłynniejszych egipskich miast. I koniecznie Sfinks. Lina jeszcze sobie przypomniała o tym charakterystycznym posągu. Jest nieopodal piramid, więc go na pewno zobaczymy. Poza tym wszystko, co tylko chcecie, Marek zapewnił. Rozpieszczasz nas. Litka spojrzała na niego z miłością. Cała przyjemność po mojej stronie, Marek odpowiedział z taką samą dozą ogromnego uczucia. Następnego dnia po śniadaniu wrócili do pokojów, żeby przebrać się w kostiumy kąpielowe i udać się na pobliską piaszczystą plażę. W pewnym momencie Litka się zaniepokoiła, bo przypomniała sobie tragiczną historię z ostatniego lata. Musimy uważać na rekiny. Litka zwróciła się do Marka, wrzucając do torby rzeczy potrzebne im do plażowania. W tej chwili przeleciał mi przed oczami wstrząsający filmik, na którym widać zabarwioną krwią wodę i kobietę zaatakowaną przez rekina. Ale to chyba nie było w tych okolicach. Właśnie chodzi o to, że tak. Dokładnie niecałe 30 kilometrów na południe od Hurgady, odpowiedziała. Pamiętam dobrze, bo rozmawiałyśmy o tym parę razy z koleżankami w pracy. No, z tego co wiem, rekiny nie atakują za często. Marek nie chciał, żeby Litka myślała o niebezpieczeństwie, które mogło grozić im i dzieciom. Słyszałem od nurków, że większe jest prawdopodobieństwo śmierci w wypadku samochodowym w drodze na plażę niż od szczęk rekina. Mimo wszystko, czasami się zdarza. Litka schowała krem do opalania i spojrzała na Marka. Tej prawie 70-letniej kobiecie rekin odgryzł nogę i rękę. To nie jest czas na horrory. Marek przerwał jej, żeby później wyobraźnia nie podsuwała jej najstraszniejszych obrazów. Problem w tym, że to jest autentyczny atak, który zdarzył się zaledwie kilka miesięcy temu. Pomimo tak potwornych obrażeń, kobieta starała się sama heroicznie dopłynąć do brzegu, co sfilmowali inni turyści, którzy stali na molo i próbowali rzucać jej przedmioty ratunkowe. Na molo? Marek się zdziwił. To było tak blisko brzegu? Niestety. Litka potwierdziła. W końcu kobieta znalazła się w rękach ratowników medycznych, ale była tak wycieńczona odniesionymi obrażeniami i upływem krwi, że nie udało się uratować jej życia, mimo szybkich działań podjętych w szpitalu. Dalej uważam, że był to tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności, Marek stwierdził uspokajająco. Po prostu znalazła się w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie. Niestety nie był to jedyny taki przypadek. Litka kontynuowała. Wcześniej, w odległości około pół kilometra od tego miejsca, rekin zaatakował 40-kilkuletnią Rumunkę, której ciało zostało wyłowione z wody dopiero po paru godzinach. Marek zastanowił się chwilę. Sprawdzę to. Sięgnął po swój aparat. W tym momencie rozległ się dźwięk wewnętrznego telefonu w pokoju, więc Litka go odebrała. Halo? Gdzie wy jesteście? To była Lina. Szykujemy się, córciu. Tak długo? Niecierpliwiła się. My z Omarem już czekamy na was w recepcji. Przyjdziemy, gdy tylko będziemy gotowi. Może spotkamy się na plaży? Nie, Lineczko. Poczekajcie jeszcze trochę. Litka poprosiła córkę. Okej, mamo, tylko się pospieszcie. Dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia. Litka odłożyła słuchawkę. Lina już nie może się doczekać, kiedy pójdzie nad morze, wyjaśniła. No i co z tymi rekinami? No rzeczywiście, tak jak mówiłaś, były tutaj 2 śmiertelne przypadki ataku rekina w tym roku. Marek przesuwał palcem po ekranie. Jednak władze od razu podjęły stosowne środki ostrożności, zamykając ten odcinek wybrzeża Morza Czerwonego. Zakazano uprawiania wszelkich sportów wodnych, w tym żeglowania, windsurfingu, snurkowania i nurkowania. Nawet łodzie rybackie miały zakaz pływania u wybrzeży Hurgady. No, czyli potraktowali to poważnie. Marek pomyślał, że śmiertelnie poważnie, ale nie wypowiedział tego głośno. Bardzo poważnie, stwierdził. Mnie natomiast interesuje, dlaczego ten rekin, o ile był to jeden osobnik, bo może było ich więcej, podpłynął tak blisko brzegu. Zaczął szukać odpowiedzi na swoje pytanie w internecie. O, tu mam. Według raportu tutejszych specjalistów atak ten był spowodowany sezonem godowym rekinów i składania jaj, który trwa od połowy kwietnia do końca lipca. Na szczęście teraz jest już poza tym sezonem. No tak, Marek potwierdził, znajdując następne informacje. Bo niektóre rekiny rodzą lub składają jaja w wylęgarniach, czyli miejscach, gdzie woda jest płytka i ciepła. To znaczy niedaleko brzegu, Litka dopowiedziała. Owszem, występuje tu mało drapieżników i jest dobre zaopatrzenie w żywność, więc są większe szanse przeżycia małych, a później, kiedy już osiągną odpowiednią wielkość, wypływają na szersze wody. Sprytne. Natura radzi sobie jak może, tylko z nami, czyli ludźmi, jest trochę gorzej, bo za bardzo ingerujemy w tę naturę. Marek zawsze powtarzał, że każdy człowiek powinien z większą odpowiedzialnością i uwagą podchodzić do ochrony środowiska i troski o Matkę Ziemię. Podane są też inne przyczyny związane z tymi atakami rekinów, takie jak przełowienie, co powoduje brak pokarmu dla nich na głębszych wodach, nadmierne nurkowanie i snurkowanie oraz dokarmianie ryb, a w tym nawet rekinów przez człowieka. Przeczytał na potwierdzenie swojej tezy. Człowiek w morzu karmi rekiny? Litka się zdziwiła. No, czasem tak się dzieje, żeby je zwabić podczas nurkowania, aby zwiększyć atrakcyjność tej oferty dla turystów. Czyli sami pchamy się w ich szczęki? W jakimś sensie. Bo to człowiek jest gościem w ich naturalnym środowisku. Ponownie zadzwonił hotelowy telefon. Pewnie Lina się niecierpliwi. Litka się domyśliła, podnosząc słuchawkę. Halo? Mamo, kiedy przyjdziecie? Lina zapytała marudnym głosem. Zaraz wychodzimy. Czekamy i czekamy i już idziemy. Dobrze, do zobaczenia. Do zobaczenia. Litka odłożyła telefon, po czym zasunęła spakowaną torbę. Ja jestem gotowa. Ja też, Marek powiedział. To chodźmy. Udali się w stronę drzwi i opuścili pokój. W drodze do recepcji Litka wróciła do sprawy grasujących w pobliskich wodach dużych drapieżników morskich. Sądzisz, że możemy bezpiecznie pływać w morzu? Zapytała zaniepokojona. Chodzi ci o rekiny? Tak, przecież jeśli rekin zaatakuje, człowiek nie ma z nim żadnych szans. Uważam, że jeżeli plaża jest otwarta, będziemy bezpieczni. Marek stwierdził z przekonaniem. Przecież według tutejszych specjalistów tegoroczne ataki były związane z okresem godowym, który, jak sama zauważyłaś, już dawno minął. Poza tym od tego czasu nic złego się nie zdarzyło, więc jestem pewien, że nic nam nie grozi, przekonywał. A jeżeli tylko jakiś straszny potwór morski do nas podpłynie i otworzy paszczę z przerażającymi szczękami, będę z nim walczył dla ciebie do upadłego. Zakończył żartobliwie, uśmiechając się do Litki. W takim razie już się niczego nie boję, odpowiedziała mu z ciepłym uśmiechem. Dotarli do recepcji, gdzie zobaczyli Omara i Linę. Nareszcie jesteście, chłopak ich przywitał. Lina nic nie powiedziała, bo była nieco naburmuszona, że tak długo musiała czekać. Chodźmy na plażę. Litka skierowała się w stronę wyjścia z hotelu. Wkrótce znaleźli się na ścieżce prowadzącej nad morze, po której obu stronach posadzona była egzotyczna roślinność. Zobacz, córciu, jakie ładne żółte i czerwone kwiatki. Litka chciała, żeby Lina się rozchmurzyła. Dziewczyna spojrzała w stronę wskazaną przez matkę. Tak, śliczne są, przyznała i wyjęła telefon. Zrobię im zdjęcie. Podeszła bliżej i pstryknęła parę fotek aksamitnym, dużym płatkom o intensywnych kolorach. Tu też są jakieś niezwykłe rośliny, Marek zauważył, zatrzymując się przy ścianie zieleni. To chyba jakieś drzewa albo wysokie krzewy, Litka stanęła obok niego, przypatrując się podłużnym liściom, wśród których zwisały girlandy białych kwiatów przypominających małe pierzaste kule. Lina zaraz do nich dołączyła i zrobiła kilka zdjęć egzotycznej roślinności. Stańcie obok siebie, zrobię wam wspólną fotkę, zaproponowała. Tu jest bardzo ładne tło. Litka i Marek przybliżyli się do siebie i popatrzyli sobie prosto w oczy, uśmiechnięci, zakochani, szczęśliwi. Świetnie wyszło, pochwaliła Lina, która przestała się już dąsać. Ruszyli w stronę plaży i po paru minutach ich oczom ukazał się śliczny widok spokojnego, chabrowego morza, które na horyzoncie stykało się z czystym, błękitnym niebem. Wow! Lina krzyknęła zachwycona. Pięknie tu jest. Rzeczywiście cudnie. Litka zdjęła klapki i bosymi stopami weszła na rozgrzany piasek. Na plaży nie było za dużo ludzi, a leżaki i rozstawione nad nimi parasole rozmieszczone były w pewnej odległości od siebie, co stwarzało bardzo dobre warunki do relaksu. Tam są wolne 4 leżaki, Omar wskazał na miejsce blisko brzegu. Doskonała miejscówka, Linę ucieszył jego wybór. Pod parasolami rozebrali się do kostiumów i kąpielówek, a następnie posmarowali kremami przeciwsłonecznymi. Lina z bratem od razu pobiegli do wody, a Marek z Litką wyciągnęli się na leżakach. Pięknie wyglądasz. Mężczyzna objął wzrokiem jej pociągające i emanujące zmysłową kobiecością ciało. Miała na sobie jasno-niebieski dwuczęściowy kostium, który wspaniale podkreślał jej pełne piersi i kształtne pośladki. W tym samym stroju opalała się na Majorce i chociaż od tego czasu minęło już parę lat, nadal mogła poszczycić się świetną figurą. Dziękuję. Uśmiechnęła się do niego słodko. Zamknęła oczy i wsłuchała się w uspokajający szum fal. Rozbijały się rytmicznie o złoty piasek, kojąc wystawione ostatnio na ciężkie próby skołatane nerwy Litki. Leżała bez ruchu w ciepłych promieniach słonecznych, rozkoszując się w pełni tymi przyjemnymi chwilami. Madame? Nagle usłyszała dźwięczny głos. Podniosła powieki i zobaczyła 2 młodych, przystojnych Egipcjan. Zapraszamy na zajęcia stretchingu, powiedział jeden z nich. Prowadzi nasza koleżanka. Drugi wskazał na wysportowaną kobietę, która zachęcała do prowadzonych przez siebie ćwiczeń parę wypoczywającą na stojących w pobliżu leżakach. Gdzie są te zajęcia? Litka zapytała. Na plaży, odpowiedział dobrze zbudowany mężczyzna. Niedaleko stąd, jego kolega dodał, spoglądając w stronę rozstawionego między palmami zadaszenia. O, tam, pokazał Litce. O której się zaczynają? Za pół godziny. A ile trwają? 50 minut. Ile kosztują? Nic nie kosztują, madam. Egipcjanin się uśmiechnął. Organizujemy je za darmo dla gości hotelowych, tak samo jak aqua aerobik. Dopiero teraz Litka skojarzyła, że to byli ci sami instruktorzy, których widziała poprzedniego dnia na basenie. Dobrze, zastanowię się. Nie ma się co zastanawiać, tylko proszę przyjść. Egipcjanin stwierdził zachęcająco. Do zobaczenia, powiedział drugi. Mężczyźni się oddalili do następnych plażowiczów, aby namówić ich na zajęcia rekreacyjne. Chyba pójdę trochę poćwiczyć. Litka zwróciła się do Marka. Rozciąganie dobrze mi zrobi. Dobry pomysł, podniósł się z leżaka. A ja pójdę teraz popływać. Dobry pomysł, powtórzyła za nim i razem głośno się roześmiali. Odprowadziła wzrokiem Marka, który porozmawiał chwilę ze spacerującymi przy brzegu Omarem i Liną, a następnie wszedł do wody i zaczął pływać. Litka odruchowo objęła wzrokiem powierzchnię wody, sprawdzając, czy nie wystaje z niej płetwa rekina. Jednak zaraz zganiła w duchu samą siebie za tę zbytnią bojaźń, bo przecież Marek wytłumaczył jej wcześniej, że żaden rekin raczej się tu nie pojawi. Natarła się więc ponownie kremem z filtrem przeciwsłonecznym i wróciła do opalania. Idź już na stretching. Marek wziął leżący na leżaku ręcznik i zaczął wycierać nim swoje mokre ciało. Zaraz się zaczyna. Widział z daleka instruktorkę i zbierające się wokół niej kobiety. To już minęło pół godziny? Zdziwiła się. Tak szybko? Podniosła się, po czym pospiesznie założyła na kostium krótkie spodenki i t-shirt. Idę. Dobrych ćwiczeń. Marek pożegnał ją z czułością w głosie. Wkrótce dotarła do miejsca, gdzie grupka kobiet przygotowywała się do zajęć. Witamy! Jeden z Egipcjan, którzy namawiali ją wcześniej do wzięcia udziału w aktywności fizycznej, podał jej matę do ćwiczeń. Dziękuję. Zapraszamy do nas.